Piotrek Hiszpania, Ostrów woła. Okej, doleciało do Stylin, okej. Wielkie dzięki, 73. Proszę, Zulu Tango, chyba 11.31, z tego co tak zrozumiałem. Wbrekowałem, próbowałem, rozumiem się, podłączyć, ale widzę, że tam Paweł robi, jak już mówi tak, Paweł i reszta grupy robi swoje DX-y i na to wychodzi, że ja robię swoje DX-y i na tym chyba pozostanę, bo jakieś próbowałem się do nich tam dokrzyczeć i się nie udało, także dam sobie chyba spokój. Sebastiana nie odbierałem, tutaj Karol mnie palił, tutaj na 5, Paweł kurczę na 0, ma Sebastian na granicy sumów, także mówię, dam sobie spokój, także wróciłem, sobie wywołałem i to sobie rozmawiamy. Witam Cię, Robercie. Tym bardziej, że ja tutaj dzisiaj, tak jak to się mówi, z partyzanta, bo nie dość, że zmieniłem auto, to jeszcze zmieniłem w ogóle na inne całkowicie auto, na Iveco i z tyłu mam kurczę antenę za kabiną zamontowaną. No i bez witaminy, z samego radia, bo i to witamina to psikusy robi, także z samego radia lecę. Teoretycznie antena nie ma odbicia, ale praktycznie to jest propagacja, to jest niezbadane. Taka jest myślę rzeczywistość niestety. Wyjechałem z bazy na załadunek, 2,5 godziny jechałem i tam stałem chwilkę, zamontowałem, szukałem miejsca w ogóle, żeby ją tam podpiąć, bo nie ma gdzie za bardzo. Tym bardziej z tym moim uchwytem też nie ma za bardzo gdzie. To jest samorobny uchwyt. No ale mówię, to jest skomplikowana sprawa. No i po prostu mam za długi przewód, wiesz, bo między anteną a witaminą, dlatego po prostu ona mi tutaj psikusy robi, wiesz, dlatego ale to z samego radia. Mam tutaj DSWR, kurczę, blisko jedności i może dlatego też ma nie leci. Dzięki Robert, dzięki, zaraz go tu wpuszczę, bo to słyszałem, także proszę mobil. Pięć dziewięć, cały czas kolega, modulacja, super 5. Tutaj teraz była trąba, ale wszystko zrozumiałem 100% tak elegancko. No fajnie, cieszę się, że tam dolatuje do nas w taki sposób, jaki tutaj teraz dolatuje. Fajnie, bardzo się cieszę. No, także no mówię, ja to z samego radia lecę, no oczywiście tutaj, że tak powiem, Hiszpania z tej strony, okolice Saragosy. Mój kolega Mobila, teraz to Cię wycięło. Coś tutaj zaczęło wycinać ostro, nie wiem czy to u Ciebie, czy to warunki propagacyjne, ale bardzo ostro wycinało tutaj Ciebie. No niestety kolego, nie odbieram. Proszę, brawo Delta 413. Okolice Saragosy, jadę od Walencji na północ w kierunku Saragosy, mam do Saragosy jakieś 60 km w tej chwili.
na 5, Sebastiana na szumach i Pawła również na szumach, także stwierdziłem, że to nie będę tam się wcinał z szumami, rozumiesz, i tak dalej, bo sobie oni mają swoje DX-y poza ocean, ja tu swoje DX-y, także to może na tym pozostanę i tyle. Break Oscar Sierra 014 prosi. Witam Piotrze. No i to wszystko mówi za siebie. Witam, witam mojego imiennika. Gdzieś ty się tam w tej Europie zagubił? Dlaczego ty w domu nie jesteś przy zimnym piwie? Czekaj Piotrze, czekaj, bo tam tutaj kurka mnie zatłoniła, rozumiesz? I tego to muszę kurczę wyjechać. Zaraz będziemy mieli lepsze warunki. Z samego radia dzisiaj lecę, bo mi to psiku robi, zmieniłem auto na innej marki. I po prostu antena jest za kabiną, to pójdzie zasłonięta. Breko, breko. Słucham cię Piotrze cały czas, tutaj już od kilku minut wszystko wiem o twoich zmianach, o twoich przygodach, że samo radio, ale pięknie to idzie, w dobrym miejscu jak jesteś, to skala zamknięta, radio musi być przymykane, bo grzmisz. Dobre, no, na 9, tutaj 9 po 30, modulacja na standardową piąteczkę. Ja to jestem okolice Saragossy, to jadę właśnie, bo jestem przed Saragossą, jakieś 60 km. Od Valencji jadę w kierunku północnym, jadę do celowo właśnie okolice Lille, tam gdzie właśnie Henio mieszka mniej więcej, w tym rejonie tam właśnie. O, ciekawe strony, no dobrze by było, żebyś go usłyszał, bo myśmy go tutaj w Polsce już dawno nie słyszeli. Ciebie tam z Francji odbieramy, tu z Hiszpanii odbieramy, a Henia jakoś nie widać, nie słychać. No to odpoczywa, wiesz. Albo coś tam, może propagacji za nią w tym rejonie. No ale takie, no takie życie, widzisz. No Piotrek, kurczę, fajnie widzisz, to możemy pogadać. Cholipa tutaj powiedzmy coraz częściej. I ja tu z ramienia, słuchaj, że mam stały kontakt ze wschodnią Oskarownią, to tutaj ślę pozdrowienia dla ciebie od wszystkich, rozumiesz, Oskarów. Od powiedzmy, no już tam nie będę mówił numerami, ale to będą 23, 31, 54, 57, 58, rozumiesz, 50, dobrze mówię, 58 było, 58, 122, także wszyscy do ciebie serdecznie pozdrawiają i pytają się tą propagacją, bo nie mogą się do ciebie tam dowołać. Leko. Wszystko wiem, że nie mogą się dowołać, bo jestem z nimi w kontakcie, rozumiesz, na FRN-ie z Tadeuszem przed chwilą rozmawiałem, także wiem od niego, że tutaj jesteś, dlatego przyszedłem, zostawiłem komputer, przyszedłem, odpaliłem radio, mówię, no wypada się przywitać z naszym dyżurnym, skoro pracuje chłop, niech chociaż jest doceniony, że wszystkie stacje go tutaj Oskarowe słyszą. Piotrek, miło ty bardziej, miło mi bardzo, kurczę Piotrek, normalnie tutaj to przestań to słabić, rozumiesz, bo tutaj rozumiesz, ja to mam też problemy pewne, kurczę, z moim radiem tutaj, znaczy z montażem tej anteny, no ale kiedyś się nam to ratuje w takim, powiedzmy, w taki, a nie inny sposób, no super. Breko, breko, Piotrek, Anglia. Jeszcze chwileczkę, tam chyba Irek Głuski się tutaj od nas Oskarowiec dobija, nie wiem czy mnie słyszy, bo ja z kierunku idę, więc prawdopodobnie mnie nie odbiera. Pomalutku Piotr, jak będę kończył, no cóż, ja ci życzę, żebyś jak najszybciej do domu wyjechał, no zimne piwo czeka, rozumiesz chłopie, no, ja rozumiem, że cieszysz się, że jest propagacja, że można pogadać z Polakami, z Oskarowcami, no ale ileż można pracować? No Piotr, zgadza się, ja cię słyszę. Jo, Irek, poczekaj sekundkę. Jo, ty słuchaj, no to można, wiesz, ja słuchaj, ja inaczej. Z racji, że to stacja mobilna, to jak pracuję, to i rozmawiam. Jak nie pracuję, to albo mam wolne, albo śpię. Albo propagacji nie mam. Ale kiedy ja słyszalny jestem, to wiadomo, że pracuję. No zgadza się. Dobra, będę kończył Piotrze, miło było usłyszeć. 5-5 pod kółeczka, wpuścimy na chwilę Irka. Skoro mnie tu odbiera, to może Irek. Proszę bardzo, dzięki Piotrze, po łączności. Dzięki Piotrek, dzięki. Do usłyszenia 73 dla ciebie. No proszę Irek. W tej chwili tu właśnie, a Piotruś właśnie, to jest idea. To jest właśnie z tego nabytku, bo dzisiaj od Gienia odebrałem, tak. Piotrek, odbierasz mnie tam w mobilku w tych Włoszech? Hiszpania, no pewnie, no 5759.
No to bardzo ładnie, cieszę się bardzo, bardzo, bo akurat inne radyjko tutaj testuję, także próbowałem się dobić wcześniej, słyszałeś mnie, ale kurde, zapłuciły mnie inne stacje. No standard, wiesz, no śmieciowe, no krótko mówiąc, nie? No to bardzo fajno. Mówisz, że mnie odbierasz, tak? A teraz mnie odbierasz? Powiedz mi, jak to teraz leci ode mnie? Słabiej, bo Santiago masz na 3, ale również modulację MRI, dlatego że cichsza jest. A, to bardzo fajno. To wszystko działa w porządeczku. Także, no, łatwo mówię, łączność zaliczona. Miło mi cię usłyszeć ponownie, bo ja cię tutaj słyszałem już wcześniej. Próbowałem. Pakujesz mi tu niemożliwie elegancko, słuchaj, bo cały dzień dzisiaj zajęty jestem. Także wszystkiego dobrego. A tak w nawiasie. Idea, nasz dyrektor będzie wiedział, bo to jest Superstar 2800, taki starszy zabytek, można powiedzieć, ale w 100% sprawny. Jak mnie odbierasz tam, to bardzo fajno. Odbieram, jasne. U mnie 3900, rozumiem, tylko ze samego radia dzisiaj lecę. No i tak to dobrze. No fajnie, fajnie. Ja się cieszę z każdej łączności, a tym bardziej tutaj z Oskarowcami, także bardzo mi miło, Irek. Także jeszcze raz serdecznie, Irek, pozdrawiam Ciebie tutaj z Hiszpanii. Pozdrawiam Piotra i resztę ekipy z Ostrowa, także do usłyszenia. No dzięki za łączność, Piotrze, wszystkiego dobrego, szerokości tam dla Ciebie, wszystkiego najlepszego i miłego powrotu. A idea jest, możesz dać 10 kilo niżej. Roger, potwierdzam.